Ponieważ robiłem już materiał przedstawiający wojnę frakcyjną aniołów i demonów w różnych wydaniach, to najwyższy czas, żebym wytypował najsilniejszych przedstawicieli jednej z tych dwóch ras. A jeżeli nie widzieliście jeszcze wcześniejszego materiału, to w prawej stronie widnieje teraz odnośnik do niego. Dzisiaj natomiast skupię się za to na najsilniejszych przedstawicielach piekła w anime, jakich udało mi się sklasyfikować. Chociaż większość kontraktów z demonem wydaje się być po prostu straszna i mieć u podstaw wiele negatywnych konsekwencji, to z perspektywy osoby, która straciła wszystko i chce się jedynie zemścić, nie ma to żadnego znaczenia. Właśnie w takich okolicznościach zostaje zawarty pakt między 12-letnim chłopcem a demonicznym lokajem Sebastianem, który nie tylko spełnia wszystkie swoje obowiązki w tej roli, ale również jest idealną bronią, jak również tarczą swojego pana. A przede wszystkim charakteryzuje go niezwykła wytrzymałość oraz regeneracja, sprawiająca, że na przykład strzał z pistoletu, nieważne czy w głowę, czy inne części ciała, go nie zabije. A na tym jego zdolności się nie kończą, bo jest również niewiarygodnie zwinny i mówimy tu już o prędkości naddźwiękowej. A do tego gołymi rękami potrafi powalić drzewo, zatrzymać pędzący pociąg, czy walczyć z tuzinami przeciwników bez grama wysiłku. To, co liczy się dla demonów najbardziej, bez wątpienia jest to groza, strach, potęga. Właśnie takimi przymiotami można nazwać obecnie panującego władcę demonów z Hataraku Mao-sama. Pragnął on zdobyć jeszcze większe wpływy, niszcząc tym samym cały ludzki gatunek. W ten sposób do walki po stronie ludzi przystąpiła ich największa siła, czyli bohaterka. Już na samym początku widzimy, że władca demonów jednym ciosem zdolny jest zmiażdżyć grunt, po którym stąpa, a przy tym jest niezwykle zwinny oraz może korzystać z bardzo zróżnicowanych zaklęć. Natomiast po przeniesieniu się ze świata fantasy do współczesnych czasów staje się on dużo słabszy, jednak w dalszym ciągu jest w stanie pozyskać energię ze strachu, rozpaczy czy innych negatywnych emocji. Wówczas przybiera inną formę, w której trakcie jest zdolny do postawienia bariery o ogromnym obszarze, jak również może użyć wielkoobszarowej telekinezy. Jest też zdolny przywracać rzeczy do ich pierwotnego kształtu, co widać po tym, jak udaje mu się naprawić całą zniszczoną okolicę przez Lucyfera. A jego zamachnięcie się mieczem potrafi wywołać falę uderzeniową, która rozprasza chmury. Zdecydowanie mało który demon może mu się równać. High School DxD to bardzo bogate uniwersum, przeróżne potężne byty, czego przykładem mogą być tak potężne istoty jak smoki, zastępy aniołów, demonów, czy wreszcie bogów. Wśród tak potężnych istot, nie bez znaczenia, wciąż wydaje się być starszy brat Rias Gremory, czyli obecny władca zaświatów. A w tym uniwersum już sam ten tytuł świadczy o niebagatelnej potędze. W anime przyszło nam widzieć, jak używa mocy na wzór anihilacji, zdolnej omijać obronę przeciwnika, całkowicie go eliminując. I chociaż nie wygląda może tak imponująco jak niszczenie gór czy całych miast, ale za to podkreśla, na jakim poziomie kontroli mocy znajduje się ten czysto krwisty diabeł. A ponieważ wiemy, że Issei w anime walczył z wieloma przeciwnikami na dużo niższym poziomie niż władca podziemia, to jedynie potwierdza, że są zdecydowanie przeciwnikiem, z którym należy się liczyć. Zarówno przy walce w zwarciu, jak i na dystans. Kolejne uniwersum, w którym siły aniołów i demonów ścierają się ze sobą, to zdecydowanie Nanatsu no Taizai. Tylko że tym razem prowadzi to do Świętej Wojny, do której zostają wciągnięci również na szeroką skalę ludzie. Nie brakuje w tym świecie potężnych demonów, a ponieważ w tej serii w krótkiej chwili postacie doskonalą się do niewyobrażalnego poziomu, to zdarzają się momenty, w których ciężko oszacować ich siłę, ponieważ często animacja nie jest w tym zbyt pomocna. Mimo tej niedogodności, i tak wśród demonów jako najpotężniejszego wyszczególniłbym Meliodasa, który z czasem nie tylko zdobył swój pierwotny oręż, ale też wrócił do swojej formy, jak zresztą przystało na syna króla demonów. W jego przypadku ogromny przeskok sprawiła również walka przez 1000 lat w czyśćcu z własnym ojcem oraz przemiana we władcę demonów. Końcowo udało mu się pokonać to absurdalne bóstwo i swojego ojca zarazem, ale jeżeli miałbym przyrównać jakkolwiek jego siłę, to powiedziałbym, że w pojedynkę dałby radę całemu państwu i pewnie na jednym by się nie skończyło. W świecie, gdzie klątwy żyją wśród ludzi, a ci nie zdają sobie nawet z tego sprawy, istnieje grupa użytkowników jiu-jitsu, których zadaniem jest zwalczanie tworów, które prowadzą do bólu i śmierci. Nie mogę powstrzymać się od komentarza, że przypomina mi to z grubsza pewną ognistą dziewczynę. Jednak wracając, trudno jakąkolwiek postać zaklasyfikować tutaj bezpośrednio jako demona, ze względu na to, że tak zwane klątwy to po prostu przeklęte dusze, które powstały z negatywnych emocji ludzi, ponieważ zarówno strach, ale też nienawiść czy apatia prowadzi do tego, że z ludzkiego ciała wydobywa się przeklęta energia.
Jednak jeżeli ktokolwiek miałby nosić miano prawdziwego demona w tym świecie, to byłby to Sukuna. O jego bezpośredniej sile wiemy stosunkowo niewiele, a jeżeli już coś wiemy, to przeważnie jest to tylko część jego mocy, ponieważ w dalszym ciągu nie odzyskał pełni swoich sił. Jednak już w takiej formie ma niesamowity refleks, czy siłę względem już i tak potężnego naczynia, w którym się znajduje, czyli Itadoriego. Jest zdolny z jego wnętrza uśmiercić lub skutecznie zniechęcić inną potężną klątwę, gdy ta próbuje ingerować w jego obecność. Najlepiej jego siłę oddaje fakt, że na równi potrafiłby stanąć szranki z Satoru Gojo, czyli ze zdecydowanie najsilniejszym użytkownikiem Jujutsu, który nie tylko posiada absurdalne wręcz pokłady przeklętej energii, ale również jest niesamowicie silny fizycznie. Gołymi rękami potrafi pozbawić przeklętą duszę specjalnej klasy członków bez większego wysiłku, a niemal każdy jego atak wygląda jak zadany od znudzenia. Myślę, że gdyby stanął po przeciwnej stronie, to nikt nie zdołałby go powstrzymać, dlatego tego samego należy spodziewać się po królu klątw Sukunie, który być może pokonałby najsilniejszego czarownika Jujutsu. Świat Black Clover wypełniony jest przeróżnymi istotami magicznymi, bo znajdują się tam zarówno elfy, potwory morskie oraz przeróżne hybrydy stworzeń, jak również nierozumne demony czy inteligentne diabły, które przedostały się do tego świata z innego wymiaru i chociaż początkowo dosyć ciężko zdecydować, który demon jest najsilniejszy, to teraz jest to już niemal pewne. Tak jak ma to miejsce w boskiej komedii, tak samo i tutaj największą mocą dysponuje rezydujący na najniższym poziomie wymiaru Lucyfer. Przy czym zakłada się, że jeżeli tylko uda mu się wydostać, to dla ludzkości nie będzie już nadziei i cały znany im świat zostanie zniszczony. Biorąc pod uwagę moc innych diabłów, nie wydają się to być jedynie czcze przechwałki. Jeśli miałbym wytypować kogoś silniejszego, to jakiekolwiek szanse przeciwko temu omenowi końca w moim odczuciu mogłyby mieć jedynie trzy demony z dzisiejszego zestawienia. A jednym z takich demonów bez wątpienia jest szatan z anime Aono Exorcisto, który włada całym światem Gehenny, czyli tym, w którym żyją demony. Jednocześnie jest jedynym zdolnym otworzyć wrota do tego świata. I chociaż kolejny raz do czynienia mamy z postacią, której mocy nie widzieliśmy bezpośrednio w anime, a wynikało to głównie z tego, że do innego wymiaru jest w stanie przenieść się przy pomocy naczynia w postaci innego człowieka. To jego potędze świadczy sam fakt, że śmiertelne ciało nie jest w stanie na długo go utrzymać w kontakcie ze światem ludzi. I tak samo jak w przypadku Lucyfera, przed przedostaniem się do jego pełnej mocy na świat blokuje go jakaś potężna energia. Istnienie takiej naturalnej formy obrony świadczy jedynie o tym, że jest on śmiertelnym zagrożeniem dla przyszłości światów. I wreszcie czas na prawdziwego, niezwyciężonego władcę demonów, wykraczającego poza granice logiki. Tego, który ucieka przed wszelkimi prawami, jakie tyczą się śmiertelnych istot. Anosa Voldigodo. Jak potężnym należy być, żeby to z własnego wyboru podjąć decyzję na temat swojego wygnania czy domniemanej śmierci w imię pokoju i oddzielenia raz poprzez udzielenie swej mocy do stworzenia muru dzielącego świat na cztery części. Jego moc jest tym bardziej zauważalna, że 2000 lat później od tego wydarzenia magia staje się dużo słabsza zarówno wśród ludzi, jak i demonów, przez co Anos nawet z marnym ułamkiem swojej mocy był dla większości niepokonany. Całość nabiera kolorytu, jak dodamy, że niemal w każdej dziedzinie jest niezwykle potężny, ale jak mówi, nie we wszystkich jest perfekcyjny, poza mocą destrukcji oczywiście, dlatego wierzy on, że w innych szkołach magii jego kompanii mogą kiedyś go przewyższyć. Należy również dodać, że w jego przypadku za gigantyczną siłą idzie ogromna wiedza i to nie tylko na temat historii, ale również wie, jak przeciwstawić się śmierci czy innym zasadom panującym na świecie. Posiada też bogate wyposażenie, w którego skład wchodzi m.in. oręż zdolny przeciąć wymiary, a jego umiejętności fizyczne umożliwiają mu podrzucanie zamkiem, jakby był malutką piłeczką na jego palcu. A należy zaznaczyć, że potrafi to robić przed odzyskaniem pełni swojej mocy. Potrafi też uczynić patyk tak wytrzymałym, że bez problemu można by nim przebić się przez najgrubszy mur. To wszystko świadczy jedynie o tym, że Anos jest wystarczająco potężny, by cały świat upadł przed nim na kolana, a do tego ma charyzmę prawdziwego króla, zdecydowanie zasłużona pozycja w moim mniemaniu drugiego, najpotężniejszego demona. Tak naprawdę widzę tylko jednego prawdziwego rywala dla poprzedniego władcy demonów, a jest nim nikt inny jak szatan z anime Devilman Crybaby, którego potęgę widzimy pod sam koniec anime, a jego moc zaczyna się od tego, że nawet zniszczony wraz z całą planetą zdołał przetrwać jako dusza,
i powrócić w procesie reinkarnacji. Do jego innych zdolności należy chociażby przyspieszenie wzrostu roślin, a już jako dziecko po swojej reinkarnacji zdolny był bez najmniejszego wysiłku wybić atakujących go żołnierzy. Potrafi również, tak jak inne potężne demony, wywoływać klęski żywiołowe. A nawet bez tego i swojej armii, jego pojedyncze ataki są w stanie eksterminować całe państwa, zaś ciało upadłego anioła jest tak wytrzymałe, że nie tylko żadna ludzka broń nie jest w stanie go zranić, ale również uderzając z impetem w lodowiec tnie go, jakby był z papieru. A widzimy również moment, gdy jeden z jego ataków przecina księżyc na pół. To już zupełnie inna skala potęgi niż ta, którą mogliśmy widzieć u poprzednich demonów. Dlatego uważam, że zasługuje on na pierwsze miejsce wśród najsilniejszych demonów. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zgadzacie się z moim dosyć luźnym rankingiem? A może zmienilibyście kolejność lub wyszczególnili zupełnie inne potężne twory piekieł? Jak zawsze czekam na wasze opinie w komentarzach. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Do następnego odcinka. Sayonara.